Boks jest niezwykle brutalnym sportem i niestety zdarza się, że bokserzy nie wychodzą z odniesionych obrażeń podczas walki. Dziś o 10 zawodnikach, którzy nie przeżyli swoich walk. Oscar González, meksykański bokser występujący w wadze piórkowej. Miał na swoim koncie 23 zwycięstwa i jedną porażkę. 1 lutego 2014 roku González zmierzył się z Jesusem Galicją. W walce o WBC Latino Silver González był hospitalizowany po nokaucie w 10 rundzie. Zapadł w śpiączkę i został natychmiast zabrany do szpitala, gdzie przeszedł operację. Zmarł 2 dni po walce z powodu ciężkich obrażeń mózgu. Jego rodzinie zostało wypłacone odszkodowanie w wysokości 50 tysięcy dolarów. Pedro Alcázar, panamski bokser, mistrz WBO super lekkiej walki. 22 czerwca 2002 roku walczył o obronę pasa w kategorii muszej. Walkę przegrał na punkty. Został opatrzony przez lekarza ringowego, który stwierdził, że ze zdrowiem boksera wszystko jest w porządku. Alcázar dzień po walce był gotowy do wyjścia z pokoju hotelowego i powrotu do ojczyzny, jednak stracił przytomność i został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Ten przypadek wymusił na władzach bokserskich wprowadzenie zasady, że stan każdego pięściarza będzie monitorowany przez 48 godzin po zakończeniu walki. Daniel Aguillon, meksykański bokser wagi piórkowej. Aguillon został uderzony w szczękę w ostatniej minucie 12 rundy walki w superpiórkowej walce o tytuł Mistrza Ameryki Środkowej organizowanej przez WBC. Upadł nieprzytomny na podłogę i został zabrany do szpitala, ale nigdy nie wyzdrowiał. 5 dni po tym nokaucie zmarł w szpitalu w Mexico City. WBC ogłosiło, że zapewni wsparcie finansowe rodzinie. Levander Johnson, amerykański bokser wagi lekkiej z Atlantic City, były mistrz IBF. Zdobył tytuł 17 czerwca 2005 roku w walce przeciwko włoskiemu wojownikowi Stefano Zoffowi, wygrywając po tym, jak sędzia zatrzymał walkę w 7 rundzie. Do pierwszej obrony pasa doszło 17 września 2005 roku. Walczył wtedy z Jesusem Chavezem, Meksykaninem. Walka została zatrzymana na początku 11 rundy po tym, jak Johnson otrzymał uderzenie pięścią od swojego przeciwnika. Ring Johnson opuścił o własnych siłach, a w garderobie zemdlał. Został przewieziony do szpitala i przeszedł operację skorygowania krwiaka podtwardówkowego. Miał bowiem obrzęk i krwawienie z mózgu. Po operacji Johnson zapadł w śpiączkę. Początkowo stan boksera się poprawiał, ale w końcu ustabilizował, jednakże pozostawał nadal ciężki. 22 września 2005 roku, po zaledwie 5 dniach śpiączki, stwierdzono, że nie ma sensu dalej utrzymywać go przy życiu i o godzinie 16:23 został uznany za zmarłego. Bae Ki-suk, bokser z Korei Południowej. Bae walczył o mistrzostwo Korei Południowej przeciwko Jung-Yun-Ki w Yasan. Po nokaucie przeszedł 5-godzinną operację mózgu. Po niej jego parametry, takie jak temperatura ciała, ciśnienie krwi i puls, wróciły do normy, jednak bokser pozostawał nieprzytomny i zmarł 4 dni po walce. Carlos Barreto, bokser wagi koguci z Wenezueli, toczył w 1999 roku pojedynek z Joe Luisem Valbueno. Barreto był m.in. zawodnikiem, który wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Wenezuelczyk stracił przytomność zaraz po walce i został zniesiony z ringu na nożach. Pięściarz zmarł w wieku 23 lat w wyniku poniesionych obrażeń mózgu po walce z rodakiem. Muhammad Afrizal, Indonezyjczyk, był 28. bokserem ze swojego kraju, który zmarł od roku 1948. Afrizal walczył w wadze piórkowej i lekkiej. Pięściarz mierzył się w pojedynku ze swoim rodakiem Irwanem Marbunem i został znokautowany w 3 rundzie. O własnych siłach opuścił ring, ale niedługo potem zaczął wymiotować, tracić przytomność i dostał gorączki krwotocznej. Afrizal zmarł w szpitalu w Dżakarcie 4 kwietnia 2012 roku, 4 dni po operacji mózgu, z którego próbowano usunąć skrzeplinę. Christian Dagio. Starcie Dagio z Donem Parwangą o Mistrzostwo Azji WBC w wadze półciężkiej rozgrywało się w tajskiej miejscowości Rangsit.
Włoski bokser zmarł po nokaucie zawodnika gospodarzy na skutek rozległych obrażeń głowy. 12 runda była decydująca. Po serii mocnych ciosów 49-letni Dagio padł znokautowany na ziemię, tracąc przytomność. Sanitariusze próbowali reanimować zawodnika jeszcze w miejscu zawodów, jednakże bezskutecznie. Włoch został przewieziony w stanie śpiączki do pobliskiego szpitala. Niestety po godzinach walki lekarzy mężczyzna zmarł. Geoffrey Claro. Rok 2017. Geoffrey Claro w sierpniu znalazł się w gronie 150 pięściarzy ukaranych za przedstawienie fałszywych skanów mózgu ukrywających poważne urazy. 20-letni pięściarz z Filipin we wrześniu przedstawił nowe wyniki badań, które pozwoliły mu wciąż uprawiać boks. W listopadzie młody i dobrze zapowiadający się wojownik miał po raz kolejny wejść na ring. Agencja AFP poinformowała, że zmarł po ostatnim sparingu. W testowej walce Filipińczyk przyjął potężny cios i padł na deski. Zapadł w śpiączkę i lekarzom nie udało się go uratować. Skany wyglądały autentycznie, dlatego dopuszczono go do walki, wyjaśnił szef medyczny Games at Amusement Board. Okazuje się jednak, że Claro po raz kolejny mógł ukrywać poważny uraz i oszukał lekarzy. W szpitalu, do którego trafił po feralnym starciu sparingowym, przeprowadzono szereg badań. Jedne z nich wykazały, że podczas testowej walki doszło do urazu głowy. Kolejne wykryły wcześniejszy, ukryty we wrześniu uraz głowy. Lekarze nie mają wątpliwości, przyczyną śmierci było połączenie obu urazów. Kim Duk-ko, koreański bokser, stoczył walkę z Raunem Nacinim o Mistrzostwo Świata WBA w wadze lekkiej. Mimo że Kim był zdaniem ekspertów skazany na porażkę, walczył z wielką ambicją, sprawiając, że pojedynek był niespodziewanie wyrównany. Koreańczyk zdołał trafić Nacinego wieloma silnymi ciosami, które spowodowały m.in. rozcięcie lewego ucha i opuchliznę wokół lewego oka mistrza. Dodatkowo Amerykanin doznał kontuzji lewej ręki i rozważał nawet poddanie walki. Jednak pretendent w miarę upływu czasu zaczął coraz bardziej słabnąć. Na początku 13 rundy starcia przyjął on bez żadnej odpowiedzi 39 ciosów, w większości w głowę, lecz zdołał dotrwać do końca rundy. 14 runda rozpoczęła się gwałtownym atakiem Mancini'ego. Około 10 sekund po wznowieniu walki wyprowadził on kombinację zakończoną prawym sierpowym w szczękę, który doprowadził do nokautu Kima. Wyraźnie zamroczony Koreańczyk zdołał z trudem wstać, lecz sędzia ringowy Richard Green uznał go za niezdolnego do dalszej walki i ogłosił nokaut. Wkrótce potem Kim stracił przytomność i został wyniesiony z ringu na noszach. Przetransportowano go do szpitala, gdzie niezwłocznie przeprowadzono operację neurochirurgiczną, mającą na celu usunięcie rozległego krwiaka podtwardówkowego. Operacja się powiodła, jednak mózg Koreańczyka zdążył już doznać nieodwracalnych uszkodzeń. 18 listopada odłączono go od aparatury podtrzymującej życie i stwierdzono zgon. 4 miesiące później samobójstwo popełniła matka Kima, a niecałe 9 miesięcy później odebrał sobie życie również sędzia sędziujący feralną walkę Richard Green. W chwili śmierci boksera jego narzeczona była w drugim miesiącu ciąży, a w 1983 roku urodziła syna pogrobowca. Śmierć Kima Duk-ko spowodowała ogólnoświatową debatę na temat problemu bezpieczeństwa w zawodowym boksie. To właśnie po tym wydarzeniu federacja WBA ograniczyła liczbę rund starć bokserskich z 15 do 12. W ślady WBA poszły inne federacje. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Koniecznie zajrzyjcie na kanał Inwigilator, gdzie odcinki pojawiają się rzadko, ale się jakieś tam pojawiają. I zacząłem tam właśnie serial Inwigilator 2030 poświęcony takiej polityce polskiej. Jest to serial satyryczny, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie, które powstały z ludzi niezaszczepionych. Ot, taka fantazja. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie odcinki pojawiają się regularnie, tak od 2 odcinków w tygodniu i poruszam różne tematy historyczne, naprawdę różne, początkowo od czysto historycznych tematów, kończąc na, nie wiem, motoryzacji, historii motoryzacji. Także zapraszam, trzymajcie się, cześć.